O Jezu, pełen zalew. Od czego by tu zacząć? No przecież kobieto, wstaw te naczynia do zmywarki i już masz połowę kuchni ogarniętej. Kieliszki, butelki. No, dziewczyny z bogatego domu to sobie mogą pozwolić. Ona chodzi, marudzi i marudzi. Poczekaj, no dopiero weszła. Może jeszcze pomyśli nad tym, co ma zrobić. No ale krząta się po tej kuchni, no nic nie robi. Dziewczyny chyba tylko imprezują i pojęcia nie mają o tym, jak powinno się trzymać porządek. Przecież nie było sprzątane 2 tygodnie. Tylko imprezy pewnie i chłopaki w głowie. No, taki głupi wiek. Głupi wiek, bałam się nad nie, nie mam lat. A ja muszę tyrać, żeby na czesne chociaż trochę mieć. No w sumie po to pracuję, żeby sprzątać, tak? Bierz no. Za to pieniądze. No, ale jak się urodzi w takiej bogatej rodzinie, ma się bogatych rodziców, no to można sobie pozwolić. Co na zazdrości? Zazdrosna, ewidentnie. Zazdrości i tyle, że sama nie ma takiego. Ważne, że sprząta chociaż. No i co tak wzdychasz, kobieto? Przecież od tego jesteś, żeby sprzątnąć. O! Ale gust, nie powiem. Całkiem ma dziewczyna. Jak ci okulary przymierza. Pewnie jak tatuś zafundował za 500 czy 600 zł. Tatuś ci zafundował. A to akurat nie, a to akurat dostałam. Teraz przyjdzie pewnie z kolejnymi parami nowych gadżecików. A to już nie twoja sprawa. Nie, no super w ogóle. No tak, przecież super. Są w końcu moje, tak? No ładnemu ładnie we wszystkim. Nie ma co ukrywać. No, no nie, nie do twarzy pani w nich. Dobra, niech sprząta, nie stoi i przymierz okulary. O, widzę, że tu zwierzak jakiś jest. Miseczki stoją. Ale w dobrym miejscu te kamery umieściłyście. Przynajmniej wszystko widać. No jesteśmy zdolne. Oj, to jak? Piesku, kotku! Po co ona ci wchodzi na górę i tam buszuje po pokojach? O, jesteś! No ale przecież ja nie prosiłam o sprzątanie pokoju Hanki. Jak się wabisz? Jak się wabisz? Chodź, może nakarmimy, co? No, może jakaś wielbicielka zwierzaczków. Maśka jest zbyt przewrażliwiona i się czepia. Uważam, że dziewczyna świetnie daje sobie radę. O, jest jakaś wędlina. Ale to chyba nie jest jedzenie dla psa. Nie, to jest świeża wędlina dla nas na kolację. Chodź, piesku. Chodź, jadłeś coś? Jest nakarmiony, zostaw go w spokoju, on je raz dziennie. Chodź tu, mój pupilku. Jaki ty biedny, jesteś taki zagłodzony, one tylko piją, co? Bogate lale. No i co, że piją? Jesteśmy młode, musimy się bawić. Kiedy, jak nie teraz. Chodź, chodź. No, no. No się chce z psem teraz bawić, zamiast wziąć odkurzacz do ręki i odkurzać. Może zapomniałeś w ogóle, jak się je, może cię już odłuczyły. Babo, nie przyszłaś nas tu krytykować, tylko sprzątać. Jedź. No jedź. Pies na stole? Chodź tu. Chodź tu. No nie, na skórzaną kanapę. Nie trzęś się, co zagłodziły cię, co? Może już ci się żołądek skurczył. Wariatka jakaś, no. Dobrze, to jak będziesz chciał, to zjedz, a ja wracam do pracy. Na razie nie zrobiła nic, poza tym, że wstawiła naczynia do zmywarki. Bierzemy się dalej do pracy. Wyciąga kolejny worek. To może w końcu coś zrobi, pozbiera te butelki.